obchodzimy 40. rocznicę stanu wojennego. Moje takie pierwsze wspomnienia o początkach stanu wojennego to był grudzień 1981 roku, gdy o 6 rano obudził mnie kolega Krystian, z którym jeszcze dzień wcześniej strajkowaliśmy na Akademii Rolniczo-Technicznej. Taki też strajk trwał na WSP. I zerwał mnie z łóżka o 6 rano i wyszliśmy na ulicę, poszliśmy na dworzec kolejowy w Olsztynie i wtedy bardzo silnie padał śnieg i to było takie pierwsze wspomnienie, że przyszła rzeczywiście zima. Na dworcu od kolejarzy dowiedzieliśmy się, że od zerowej stan wojenny w Polsce. Nie bardzo widzieliśmy, tak prawdę mówiąc, co to oznacza. Natomiast to, że już było wtedy dużo milicji na ulicach, to, że przestały działać, zaraz przekonaliśmy się, że przestały działać telefony, że przestała działać telewizja. No i komunikat generała Jaruzelskiego o stanie wojennym, o tym, że zostały zawieszone swobody obywatelskie, że została zawieszona działalność związków zawodowych czy innych w ogóle organizacji społecznych. No i potem zaczęły do nas docierać informacje o aresztowaniach, o pierwszych zatrzymaniach. To wszystko robiło wówczas na nas ogromne wrażenie, dlatego że byliśmy świeżo po strajkach, mówię o studentach, mówię o tych którzy, młodych ludziach, którzy wówczas wreszcie czuli wolność, wreszcie czuli możliwość wyrażania swoich opinii, swoich racji czy swoich poglądów i działania. Dzisiaj po 40 latach, gdy patrzymy o konsekwencjach stanu wojennego, to z jednej strony są one katastrofalne, dlatego że po pierwsze zginęło oficjalnie ponad 100 osób, kilkadziesiąt tysięcy zostało rannych w różnych starciach z milicją ówczesną. 10 tysięcy było internowanych, kilka tysięcy aresztowanych i przesiedziało w więzieniach. Wiele tysięcy karier ludzkich, naukowych, zawodowych, ale też i zwykłych takich rodzinnych zostało złamanych. A z drugiej strony, jak patrzymy z tej perspektywy, to też widzimy, że jednak te 40 lat to było to dochodzenie nas, Polaków, do wolności, że to nie był czas zmarnowany, że potrafiliśmy wyciągnąć ze stanu wojennego wnioski, chociażby to, że choć dziś można różnie na to patrzeć, ale jednak udało się porozumieć przy okrągłym stole, potem można różnie to oceniać. Ja też bardzo generalnie źle to oceniam, ale fakt, że udało się obalić ustrój komunistyczny bez tysięcy ofiar, które wówczas gdzieś na przykład w Rumunii miały miejsce, To jest tak naprawdę dzisiaj nasze zwycięstwo. To, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, że korzystamy ze swobód obywatelskich, że Polska się rozwija, jest silnym, szanowanym krajem, to jest również też wysiłek tych wszystkich, którzy w stanie wojennym stawiali opór, którzy w stanie wojennym nie załamali się, nie poddali się, tylko pokazali, że Polska jest ogromną siłą dla nas wszystkich, dla narodu. No i że też nie sposób nie wspomnieć tych kilkuset tysięcy ludzi, a może około miliona, które niestety w wyniku stanu wojennego z Polski wyjechało. To jest ogromna strata i tej straty już nie nadrobimy. To są dzieci tych emigrantów, to są ich talenty, to są ich wszystkie siły, które gdzieś poświęcili w innych krajach. Więc to jest ogromna strata, ale musimy dzisiaj też się z tym mierzyć, tak jak z kolejnymi wyzwaniami, które dzisiaj przed nami są. Takim wyzwaniem jest obrona polskiej granicy, takim wyzwaniem jest obrona polskiej suwerenności i takim wyzwaniem też jest, Polska musi odgrywać tę wiodącą rolę w Europie Środkowej, bo takie mamy położenie, taką mamy siłę, taki mamy potencjał. I też przy okazji stanu wojennego warto o to wspomnieć, bo to był taki spektakularny koniec komunizmu w tej naszej części Europy i już nie tyle początek końca, tylko taki naprawdę koniec, bo choć on trwał jeszcze formalnie kilka lat, formalnie do 1989 roku, to jednak w tym momencie wiadomo, że to już jest kwestia czasu, kiedy upadnie. I my Polacy mamy ci wszyscy, którzy walczyli wówczas ze stanem wojennym, z ówczesnym reżimem, mamy prawo do dumy, mamy prawo do zadowolenia, do satysfakcji, bo my jako to pokolenie nasze zadanie wykonaliśmy.